Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Witam was w kolejnym odcinku Ghost of Tsushima. Słuchajcie, w ogóle czytam wasze komentarze cały czas pod Ghostem. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że się wam ta seria podoba i że oglądacie i komentujecie wszelkie poczynania, jakie tutaj są. Między innymi też, że furię starej baby wywołuje słynny samuraj Haito. Punkt dla tego, kto to tam napisał. Słuchajcie, jak już wam dalej mówiłem, ty, może jak z lisiej nory wyjdzie list, to dam radę go pogłaskać. Poczekam tu, póki mówię. Remont dalej jest w pełni ataku. Dzisiaj już są jedne z końcowych etapów, to znaczy kładzenie płytek i ja dosłownie cały czas biorę w nim udział, ponieważ jest to taki troszeczkę rodzinny remont. Odrywam się dosłownie na pół godziny, żeby nagrać wam odcinek, ponieważ nie chcę was żadnego dnia bez filmu zostawić, dlatego też nie spodziewajcie się, że teraz te odcinki są super długie. Co najwyżej właśnie te pół godzinki, ale myślę, że po weekendzie już możemy wrócić do klasyki. Dlatego zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. No i co? No i lecimy. Ciekawostki mi ciągle właściwie podsyłacie, na przykład na Instagramie. W związku chociażby z tym, że jeżeli robi się rzeczy, które są uważane za, wiecie, niesamurajskie w stylu... ja tutaj prowokacją bym zaczął tą walkę, rozwalmy ich na dobry początek. Jak zabijamy skrytobójstwem, psuje się pogoda, moi drodzy. Psuje się pogoda, no bo działamy wbrew kodeksowi. Chociaż to jest bardzo kodeksowa i tak zaczęło lać. Pieprzona pogoda. Ten ciachnięty, leci kolejny z dwoma ostrzami. Dobrze, czasami pieprzona trawa albo inni przeciwnicy mi zasłaniają to, co się tutaj dzieje. Dobra, zmieniamy postawę i lecimy na tego kolegę. Rozbijasz tarcz, suko! Okej, dobra, tutaj szybki unik. Co ty tam, kolego? Ja mam dla ciebie coś specjalnego. Niebiański cios! Tarcza rozbita, nie do końca, ale tą postawą to ja lecę, ale widzę, wybuchowa bomba leci. Mam też mój długi łuk, którym bardzo chętnie bym się zajął tym kolegom. Boom! No chodź, chodź. O, to mi się nie udało do końca, ale to nieważne. Zaraz go tu rozbiję, rozbity. I to koniec. Nikogo już nie ma. Tamten pięknie łukiem załatwiony, chociaż nie wiem, czy nie mam opcji skrócenia mu męk. Nie, zginął pięknie. Zakładnik tutaj jest, stwierdziłem, że fajnie będzie go uratować jakąś pogłoskiem i tutaj załatwi. No i widzicie, użyłem niebieskiego ciosu, tego, tamtego. Ja wiem, że jeszcze te pchnięcia są, ja ich w ogóle nie używam, bo robię tak. I potem jak sobie zrobię upgrade, to te pchnięcia będą ciekawą opcją, ale to na szermierzy. A teraz tutaj tylko ci tarczownicy zostali. Takie kotacaj! Dobra, już cię ratuję, spokojnie. Wszystko będzie dobrze, dokładnie. Co mi masz do powiedzenia ciekawego? Okej. Dobrze, miło wiedzieć, dziękuję. A mam punkt techniki do wydania, ale muszę poczekać, aż mi to przeleci. Chodź, Kage, lecimy przed siebie. Ja sobie zagram na flecie w tym czasie, niech się ta pogoda zmieni. Tak wiem, mówicie, o, dlaczego nie grasz w deszczu, ani w innych warunkach pogodowych, bo lubię, jak jest słońce, okej? Okay? Dowiedziałem się też z ekranu ładowania ze wskazówki, że nowe melodie do fletu mogę znaleźć szukając świerszczy i zbierając świerszcze. Jakby najbardziej mi pasuje chyba melodia, która mi słońce robi. Niekoniecznie chciałbym sam sobie wywoływać deszcz czy burzę. Ale gdzie się, kurwa, znajduje świerszcze? To jest dobre pytanie, nie mam zielonego pojęcia. Broń, amunicja, nieważne. Mamy, proszę państwa, techniki. Jeden punkt, na co ja to mogę wydać? Niektóre są droższe oczywiście, mogę odbijać strzały. Tutaj mogę sobie, żeby mnie wiatr prowadził do nowych rzeczy. Wiatr próżności mnie kusi, żeby mieć więcej tych rzeczy do wyglądu. Mamy to bodnięcie przeciwnika, szybkie cięcie. O, cięcie ze sprintu to jest w ogóle też kusząca opcja. Ale te postawy, bo ja stosunkowo często ich używam. Serię czterech szybkich ataków właśnie specjalnie na tarczowników, albo uderz wroga dwoma szybkimi pchnięciami. To też jest kuszące, chociaż bardziej w tym celu, żeby dojść do tych dalszych etapów rozwoju tej postawy. I tutaj też tyle rzeczy, ja nie wiem, w co inwestować. Odnowienie koncentracji, przetocz się przed lądowaniem. Mech, chociaż to też się ostatecznie przyda. Większe skupienie, szybciej, gdy używasz skupionego słyszenia. Błyszcząca aura wokół celów, skrytobójstw, gdy sojusznicy... Błyszcząca aura wokół celów skrytobójstw, gdy ich sojusznicy zauważą ciało. Aha, czyli wiecie, on tutaj wychodzi za daszek, myśli, o, może jego zabije, ale nie, nie, nie. Lepiej go nie zabijaj, bo się błyszczy, gdyż w środku jest kolega, który zaraz by tą śmierć zauważył. Dobra, rozumiem. Może jakieś kunaje, bomby. O, zapomniałem o tych bombach ostatnio, coś ich nie używałem. Mam też petarda, tak, wiadomo, mam petardę, ale mam też te całe... To jest dzwonek wietrzny.
I mogę też przyciągnąć wielu wrogów petardą. Okej, to petarda niekoniecznie mnie aż tak bardzo interesuje. Wolę dzwoneczek. Nie wiem, w co inwestować. Za dużo tego tutaj jest. Absolutnie za dużo. Wykonując parowanie, można blokować nadlatujące pociski. A czy to mi tak tutaj aż bardzo mnie tutaj interesuje? Weźmy sobie, wyewoluujmy postawę. To, na tarczowników. Często tego używam i mnie to jara dość mocno. Potem zwiększ obrażenia wywołujące oszołomienie u tarczowników. Strasznie ich dużo jest, wiecie? Ja czuję mocno obecność tych tarczowników w każdym miejscu, w jakie się właściwie udam. A dlatego dobrze by było sobie rozwinąć tą postawę. No i oczywiście też poobserwować i pomordować paru kolejnych przywódców, żeby ją wyewoluować. Plan na dzisiejszy odcinek to misja żółta, czyli złota, główna opowieść, którą mamy do zrobienia. Dawno się takową chyba nie zajmowaliśmy, więc wbijmy się do niej do domu. To jest chyba ta z Juną historia, tak, i jej bratem Kowalem. Ojej, przepraszam. Sakai Jin to mówię. これはこれは. 失礼しました. Ashiwa Kenji. 信頼と安心の杜氏で逆売り. そんで島の山氏高尾浅間浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。 実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行く。Dobry ten typek jest tak. Ja wiem, że mama tak robić, ale może się nagrzmocimy najpierw. Dobra myśl. Pokonany kowal, co? Okej, okay. Zobaczmy co to będzie. Zatem szykuje się chyba jakaś cicha misja. Schowacie się na wozie z sake. Dobra, okej, czyli gość ma zaufanie wśród Mongołów. Tak, Jin, wiem, że to nie jest do końca honorowe tak bardzo, jakbyś chciał. Ale jak to jest najlepszy sposób na wejście do środka, do wielkiej fortecy, to myślę, że możemy się o to pokusić. No, zobaczymy, jak to się skończy. Pewnie trzeba będzie się wydostać potem z tego wozu i działać po cichu. アホな子供の頃からさ、酒を作り始めたばっかの時に、こいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど、安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あ、ね、ね、każdy ma jaja, żeby sprzedawać sake. No to zdecydowanie nie jest najlepszy pomysł na prowadzenie biznesu. Te, ja tam jakiegoś Mongolusa widzę. Daj mi go sprowokować i będzie po nim. Widzę, że ta cała Juna to ona najbardziej chyba nas sprowadza, cholera, na ścieżkę niehonorowości, naprawdę. No dobra, schowajmy się w wozie. Spokojnie bym ich załatwił i to trzema prostymi cięciami. Ale dobra, okej. Okay. Pozostań w ukryciu. Ty proszę was, no oni są na jedną prowokację. Okej, okay, no skoro tak bardzo chcesz, Juna, mam nadzieję, że profity będą jakieś sympatyczne z tego. Dars! Ja Dars! Nie, to nie jest niemiecki, ale brzmi tak Dars niemiecko, bym powiedział. Dobra. Ty, tu jest ta miejscówka, obok której wtedy przejechałem, jak wszedłem po zbroję Tadayoriego. Dobra, Juna, co się tak kurwa drzesz? Siedzimy w wozie, udajemy alkohol. Alkohol nie krzyczy. Tam ludzie męczeni, kobiety bite, gwałcone. Dobra, zobaczymy, czy uda się tu wejść. To ja już wiem, czemu wtedy jakoś tak nie za bardzo widziałem opcję wejścia do środka. Halo, halo, jestem tylko buteleczką alkoholu. Co mi się stało z głosem? Zmęczenie daje o sobie znać. Proszę bardzo, jaki grzeczny konik jeszcze dokładnie wie, co ma robić. Iść za swoim panem. Ciekawe jestem, ilu Mongołów wyjdzie z tego żywych, a ilu nieżywych.
terytorium Mongołów. No dobra. Tutaj pewnie raczej skradanko będzie ważne. Ale sama forteca nie wydaje się być zbyt wypełniona. Jezus Maria, faktycznie, wszystko płonie. Rozpierdolili każdy budynek. Myślałem, że jakby okupacja ma na celu, powiedzmy, zyskanie jakichś fajnych terenów, a nie rozjebywanie wszystkiego. Plan jest zaawansowany, nie dość, że nas tutaj wprowadził, to jeszcze ma ich wszystkich upić. To ma sens, może obniży się im percepcja. Na rozdrożu za miastem, no i bajlando. Ja mam jeszcze strój w ogóle Ronina, dzięki czemu tym bardziej jestem trudny do zauważenia. Poruszaj się po dachach. Tak, ja ciągle w ogóle zapominam o tym, że po dachach mogę się poruszać. Co my tutaj mamy? Czy to jest jej braciszek? Nie. Handlarz niewolników. Nie musimy iść za nim. No dobra, obserwujmy go w takim razie. Uniknij wszczynania alarmu. Spoko, śledź mongolskiego handlarza. Którędy ja tutaj dam radę przejść, żeby nie być zauważonym? No w sumie chyba tak bez większego problemu po prostu za nimi dam radę przejść. Już tak tędy, za tym budynkiem. Nikt mnie nie zauważa. Jeszcze jak będę w ogóle chodził tą całą trawą pampasową, to nie powinienem mieć większego problemu. Tak, tracę cel z oczu, ale spokojnie. Tutaj jest dach, który mi zaraz go z powrotem pozwoli mieć na oku. Ty, tutaj jeszcze w ogóle mogę tędy chodzić. Ty! Co się tu odjebało? A nie, dobra. Jakiś losowy Mongoł morduje ludzi wychodzących sobie z domu. Nyonton! Po jakiemu oni mówią? Mongoły. Czad? Boże, czad. Nie do końca czad. Aha, dobra, laska próbowała uciekać. A to nieważne, to już wszystko jasne w takim razie. Ależ tutaj Assassin's Creedowo się robi w tej chwili. Łażenie po dachach, skrytobójstwa, wszystko. Dobra, koleżka idzie sobie tędy. Ja nie dość, że w ogóle mam strój Ronina, więc chodząc przez trawę pampasową, to w ogóle jestem niewidzialnym predatorem. To jeszcze tutaj łażę po dachach. Co prawda nie mam stroju, który by... Ja pierdolę, sobie odstrzał robią, Boże! Mam szczerą nadzieję, że po załatwieniu tego, co mam załatwić, czyli uwolnieniu jej braciszka, jeżeli on tutaj jest, będę miał okazję ich wszystkich rozkroić. Dosłownie, rozkroić i podzielić ich mięso między głodujących mieszkańców Tsushimy, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby nawet nie chcieli go jeść. Tutaj, no troszeczkę tak założyłem, że dam radę. Yuna ewidentnie zwinniejsza, nie musiała się podciągać. Dobra, frajerze, gdzie macie niewolników? Mów mi natychmiast. Dobrze w ogóle wiedzieć, że takie łażenie dachach jak w tej chwili daje mi praktycznie niewidzialność pomiędzy przeciwnikami. Ja do tej pory ciągle tylko trawą starałem się poruszać. Dobra, on idzie tutaj. Nie jestem pewien, czy nie będę musiał właśnie tam bardziej przeskoczyć niż do przodu. Pięknie wygląda światło z tej jego latarni. Tak się układa w pajęczynę Spidermana na ziemi. Dobra, łazimy po dachach. Jak na razie jesteśmy, mam wrażenie, dość mocno kryci. Tutaj sobie hopnę, cyk, cyk, cyk. Obserwujmy. Oni wszyscy gadają, jakby się dławili, no. Jak ja mam w ogóle mieć jakiekolwiek pozytywne emocje wobec Mongołów? Kowal pracuje niechlujnie, jeszcze obrażają takie. Ty wieśniaku! Aha, czyli znajdują sobie nowego kowala, co? Tego się pozbywają. Super! Dobra, dokąd pójdziesz, koleżko? Dokąd pójdziesz? I czy dam radę iść wtedy za tobą? Jak na razie tutaj, jeżeli chodzi o te dachy, to tak trochę już ciężko z poruszaniem się. Znajdź przejście przez rynek. Trzymaj się blisko, Yuno, znajdę przejście! Kobieto, kurwa, nie drzyj się, jesteśmy na dachu, Boże! Dobra, jakby tutaj znaleźć przejście? Mam wrażenie, że jakbym się cofnął lekko, bo teraz już wiem, dokąd mam iść, jakby chyba nie muszę go za bardzo jakoś specjalnie... Ja nie dam rady tak po prostu tutaj wskoczyć, jakby zabić tego może. Zabić tego, tutaj w budynku nikt nie siedzi i przejść po prostu samym środkiem tutaj? Mam wrażenie, że to by się udało. Nie wiem, spróbowałbym tego. Skrytobójstwo pozwoli mi się go pozbyć w 100%. Ja tutaj jestem przykucnięty, trochę zapasów mogę wziąć. Tamten się na mnie nie patrzy. Mam wrażenie, że tam dam radę po prostu wskoczyć na ten budynek.
Tutaj trochę amunicji, chodźmy tędy. Tego też się mogę pozbyć. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Tak, tutaj skrytobójstwo. Uwalnienie tych ludzi w tej chwili, szczerze mówiąc, wiele mi nie da. Liczę trochę na to, że będę mógł wszystkich tutaj pomordować później. Tam jak ktoś zaczął przez chwilę zauważać, tak. Jest to trochę niebezpieczne, chociaż ja mam ten cały gadżet chyba. O, dzwonek wieczny. Jeżeli ja kogoś odciągnę w tamtą stronę... O, to może się uda w tej chwili. Cyk, 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 cyk. Kurwa, no przyciągnęło nie tego, którego miało przyciągnąć. Ten się tutaj drze. Dobra, typie. Daj mi spokój. Tutaj jakiś jeden typek jest. O nie, o nie, o nie. Dobra, tego chcę załatwić. To chujowo, wszczołem alarm właśnie. Tego typa nie widziałem. Naciągaj ten łuk. Kurwa! Tak blisko, tak... Jajo! Dobra, ale chyba będę miał checkpoint w tym miejscu, w którym zacząłem jakby robić tą przebieżkę. No nie zauważyłem tego typa po lewej. Chciałem wejść tam na dach, to by o wiele mi ułatwiło tą sytuację. Niestety nie do końca się udało. Gdzie ja jestem? Na którym ja jestem dachu? Halo? Nie, wyżej! Daj mi wyżej, gro! Nie po tej stronie jestem w ogóle, okej? Gra mnie sama przerzuciła tutaj, co? Tam mam trawę pampasową, tutaj jakiegoś jednego typiarza, tam drugi męczy chłopa. Czekajcie, ja bym spróbował wskoczyć tutaj. Na szczęście typek, który jest wewnątrz tego budynku, w ogóle nie słyszę, jak pierdolnąłem w dach, więc jest dobrze. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli wskoczę w tą trawę pampasową, to panie, jest git, ale nie przejdę dalej, nichuja, nie ma takiej opcji. Chyba, że tego jakoś rozproszę. Może to podziała i mnie wtedy nikt nie zauważy. Dobra, przestań się drzeć, kobieto, bo nas kurwa znajdą, naprawdę. Ty to w ogóle nie masz oleju w głowie. Tego wydaje mi się dam radę załatwić i chyba nikt nie powinien tego widzieć, no nieważne, no, spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, dokonaj skrytobójstwa. Ten tutaj niech sobie leży spokojnie, nikt go mam nadzieję nie zauważy. Tam jest jakiś dwóch typków. I to mnie troszeczkę mniej napawa optymizmem, bo nie wiem czy dam radę tak ładnie obok nich przejść, albo jednak chyba dam radę. Dobra, jest git. Tutaj nikogo w środku za bardzo nie ma. A wow. Nie. Tutaj chcę wejść i tego załatwić. Nie zauważy mnie dzięki temu. Tamten zaraz będzie lało jak z cebra, biorąc pod uwagę, ile ja tutaj gości morduję. W taki trochę niehonorowy sposób, no nie da się ukryć. Niehonorowy jak dla samuraja. Ja się czuję zajebiście, nie mam z tym większych problemów. Tego tylko właśnie chcę załatwić. Krótki łuk sobie już przygotuję na potrzeby jakiegoś szybkiego załatwienia typa. Bo gdybym tamtego zdążył postrzelić z łuku, gdyby mi się tam nie pokiełbasiło, to by było wszystko spoko. Ale niestety mi się pokiełbasiło. Nie wiem jak tu, dokąd dokładnie mam dojść, tego nie wiem niestety, ale myślę, że zaraz się zorientuję. Tego chyba dam radę załatwić tak. O nie, on już zaczął iść do tyłu. Ty. Dobra, ja tutaj już chciałem ci specjalne potraktowanie zapewnić, a ty po prostu zacząłeś iść do przodu, chłopie. Ja taki piękny plan już miałem, załatwienia cię. Dobra, po drugiej stronie ktoś jest? Chyba nie. Ja tutaj w ogóle miałem przejść, o to chodziło? Nie jestem pewien, dokąd mam dotrzeć. To jest taki minus obecnej mojej sytuacji. O, jest ten handlarz, proszę bardzo. Tutaj... A, on idzie tędy, okej. Mam nadzieję, że dam radę w miarę teraz za nim pójść. Za wielu opcji wejścia na żaden budynek nie mam. Tutaj nikt mnie chyba nie widzi, oni są plecami ustawieni. Tak, po obrysach tych postaci ja już... Jak to, tracę cel z oczu. No dobra, to idę zaraz za nim. Nic się nie stanie. Proszę bardzo, nikogo tutaj nigdzie nie ma, dziura w siatce. Udało się, mamy to. Co ten dżin robi? Jak on śmiesznie szedł. Pojedynek, panie handlarzu. Coś się obawiam, że wyjdę z niego zwycięsko. Oło! Dobra, nie było pojedynka, nie? W pojedynku, nieważne. I Juna go rozwaliła. Siema, bro. Tego się nie spodziewałeś. Połamali mu ręce. No to co? Teraz trzeba się stąd wydostać. Pranie mózgu mu zrobili. Trzeba przyznać, że Jinowi dobry głos dobrali. Jeżeli chodzi o wzbudzanie respektu i takiego poczucia, że on wie co robi, to ten głos działa. Chociaż te szerokie spodnie stroju Ronina już mniej. Dobra, zlali go, zbili.
Ale jak się zdziwiał, jak zobaczył, jaka tutaj profesjonalna akcja miała miejsce. Dobra, okej. Trawa pampasowa, mój najlepszy przyjaciel. Nie widzę tutaj żadnych przeciwników za to. Nie wiem, po co aż tak się skradam. Oho. Czyżbym słyszał alarm? Jakim cudem tak szybko znaleźli tego handlarza? Dobra, wejdźmy po skrzyniach, wypierdalajmy stąd. Jakby nie mamy tutaj po co dalej siedzieć. Przesuń się, kobieto, ja pierwszy! O Jezus, aż życie straciłem. No to biegniem. Nie ma czasu do stracenia. Nie ma stratu do czasenia. Pytanie, czy gościu nas nie zdradził na przykład? Czy nie przyprowadził tam Mongołów? Czy nie przejrzeli jego niecnych uczynków i sami nie kazali mu pod groźbą utraty życia nas załatwić? Dobra, mamy tutaj całą masę typów. Na szczęście nasza trawka tutaj działa idealnie. Mam ochotę ich rozjebać wszystkich, ale nie, dobra, schowajmy się. Obawiam się, że przy tej walce musiałbym cały czas chronić też... chronić właśnie Yunę i jej brata. Niekoniecznie mi się chce to robić. Dlatego na razie to po prostu oleję. Nie wiem, czy są tutaj kolejni. Ja biegnę przed siebie szukając kolejnych tych lokacji, gdzie ta trawa jest. A potem i tak pewnie kogoś będę musiał pokonać. Cyk, ślizg do trawy. Hehehehe. Dokąd mam iść? Chyba tam w górę. Jak mi się wydaje. Jakaś jeszcze trawka tutaj gdzieś? Nie. Dobra, to lecimy. Za jakimś kamieniem się najwyżej schowam. Tam jakieś kolejne grupki widzę. Gdzie jest to całe skrzyżowanie dróg? Mam wrażenie, że tutaj. Jakieś dwie drogi się krzyżują. Pokaż mi drogę, wietrze! Wydaje mi się, że my się chyba... Wow, myślałem, że to przeciwnika to tylko drewno cisowe. Tutaj do kolejnej trawy się chyba mogę wślizgnąć. Co znajdziemy na skrzyżowaniu? Takie za łatwe się to wydawało, jak do tej pory, mam wrażenie. Dobra, nie wychylajmy się. Oni tam jadą? Tak, faktycznie jadą. Dobra, będzie dobrze. Ej, faktycznie, gościu nasze konie sprowadził, jest git. O, cześć, Kage, co tam słychać? No to spieprzamy. Jedźmy gdzieś, gdzie będziecie mogli mi sowicie podziękować za uratowanie waszych dup. Chociaż ja, my nie uratowaliśmy dupy, tylko jakiegoś ziomeczka. Aha, bo mnie już nas przeniosło, oddaliliśmy się. Chyba mówcie, że w lewo, bo się obijam. No to co, teraz możemy się najebać, poświętować. Co? Dziwne uczucie, nie? Jak chcesz, to mogę ci przytrzymać miecz przy szyi. No, Yuna jak na razie tutaj na największą bohaterkę jak na razie wychodzi. Jin dopiero musi coś zrobić konkretnego. Chociaż jakby co nieco Mongołów już zamordował. Całonocna jazda, proszę was. Wzgórze Komatsu? Fort Komatsu? Ano kaziba o tsukaeba shiro no kabe o koeru dougu o tsukureru kamo ne. Taka, dou dai? Mochiron. Go-on ni mukuiru tame nara yorokonde. Arigatai. Taka, Kenji. Sukoshi yasume. Sugu ni tatsu zo. No to co? W końcu po takiej ilości prób dowiadywania się udało się braciszka uratować. Taka ga buji de anshin shita. Yowatte oru ga Komatsu made tadori tsukesou ka? Meshi kutte neriya genki ni naru. Azamura niwa mada horyo ga nokotte oru na. Trzeba będzie tam wrócić. Tasuke ni modoru tsumori. Mura kara mouko o issou seneba. Sou da ne. Onushi ra wa Komatsu e. Ore wa ato kara muka. Jin. Arigato. Arigato. To jest jedno z tych słów, które zawsze poznam po japońsku. Wzniecanie ognia, proszę bardzo. Czyli wydaje mi się, że jeden z tych całych celów został spełniony, spoko. Nie chcę też, jak już mówiłem, zasuwać strasznie z fabułą, aczkolwiek niewątpliwie taki progres, to mi się podobuje. Jakieś poboczne opowieści jeszcze też bym poobczajał. Myślę, że postarałbym się zrobić większość rzeczy, jaka jest tutaj w Tsushimie. W Tsushimie do zrobienia, ponieważ strasznie mnie cieszy granie w tę grę. Naprawdę mnie smuci, że w takim czasie, powiedzmy, remontu i rozpierdolu tutaj się ta seria zaczęła. Bo naprawdę jara mnie strasznie granie w tę gierkę. Tutaj sobie kwiatuszka zbiorę, proszę tylko, żebym przy tym nie zginął.
O, jaką ja sobie umiejętność ostatnio kupiłem? Nie pamiętam już. Aha, to do tej postawy, ale tutaj prawie w ogóle walki nie miałem. Chyba do tego. Dźgnięcie, cyk, cyk, cyk. Faktycznie, dojebane te ciosy są. I bum. Bum, proszę, i takim cięciem do góry zakończone. Raz, dwa, trzy. Yeah. Nie będę się oszukiwał, że będę klikał to trzy razy, po prostu będę zasuwał tym trójkątem tak długo jak mogę. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy tą miejscówkę, terytorium Mongołów, ale to nie jest w żaden sposób oznaczone, jakobym mógł tam coś zrobić więcej. Opowieść Ryuza, mój dawny przyjaciel Ryuza. Aha, to są te słomiane kapelusze. Tutaj mamy młot i kuźnia. Brat nareszcie jest bezpieczny, po ucieczce musieliśmy się rozdzielić. Powinienem upewnić się, że dotarli do kuźni. Tak, to jest ważna rzecz. Tutaj jeszcze jakiś upgrade'ik. Ołtarz darów, chodźmy. Jako, że mamy tutaj piękną, szybką podróż, zobaczę sobie, co tam za dar dostałem. Wydaje mi się, że dary dostaję w jakichś tam konkretnych momentach. Jak, nie wiem, może zrobię questa, może wzrośnie mi poziom legendy właśnie, tak jak mi mówi ekran ładowania. Może jak questy tylko fabularne robię. Trudno mi powiedzieć. Jakoś wydaje mi się, że jest to powiązane z takimi większymi postępami fabularnymi. Ołtarz darów jest tutaj z prawej strony, Bailando. Ja sobie swoją drogą ulepszyłem długi łuk, zanim jeszcze się odcinek zaczął. Nie, nie to! Pieprzone R2 do zbierania przedmiotów. Ile razy jeszcze mojego konia potnę? Noszona przez władcę, którego okrucieństwo nie znało granic. I 5 sztuk skóry. Zobaczmy sobie tą maskę. Jak ona wygląda? Bo mam groźnego wojownika, a teraz ten mściwy pan. O, jakie fantastyczne! Jak wezmę mściwego pana i u góry jeszcze sobie na przykład założę hełm samurajskiego klanu, no to jakby jest spoko, tylko totalnie nie pasuje do tego stroju Ronina, w którym teraz sobie łażę, więc jakby przykro mi maską, nie będę cię nosił. Podoba mi się ta taka czyściutka stylowa, którą mam. Chociaż póki nie mam żadnej konkretnej walki, ubranie wędrowca też wygląda zajebiście. Mógłbym sobie teraz w sumie jakiś słomiany kapelusz wędrowca wrzucić, chociaż ten wygląda paskudnie. Ten też tak średnio, bym powiedział. No ale dobra, zniszczony słomiany kapelusz. Chciałbym mieć taki dojebany słomiany kapelusz w którymś momencie. Nie wiem, na cholerę mi ten kapelusz tutaj w ogóle jest. Jakby niewiele mi pomaga ze słońcem, niewiele mi pomaga z tym, żeby mnie nie raziło po oczach. Więc o co chodzi? Pogadajmy z nią. A nie. Powiadasz. Ta kobieta się odsunęła. O kurwa, to on, dobra. Widzieliście to? What? Wygląda jakby zrała. Wybaczcie, ale no... To było tak oczywiste. Dobra, czym by się zająć? Nie jestem pewien, o czym ona dokładnie mi mówiła. Tutaj jakieś postępy, postawy mogę zrobić. Mam jeszcze tam ze 3 minutki odcinka. Kusi mnie to, żeby się udać na przykład w to miejsce. Zobaczyć, co tam się znajduje. Jakiś utracony posterunek. Jak się tutaj przeniosę i tam sobie podjadę, to mogę spróbować coś tam podziałać. Mam, myślę, odpowiedni repertuar ruchów w tej chwili, żeby coś podziałać. Tutaj jest to właśnie miejscówka, a mnie interesuje to. Czyli kompletnie nie w tą stronę, w którą jestem w tej chwili obrócony. Jakiś dym tam pewnie na horyzoncie mi wskaże drogę. Chodź koniu, czekam tu na ciebie. Branie wędrowca na pewno zmienię sobie na Roninę, jak już tam dojadę. Głównie celem skradankowego zakradnięcia się do szefa tam, żeby go poobserwować. O, Mongoły. Dobra, okej, to powalczmy jeszcze z nimi. Jakby strasznie żal mi jest tak zostawiać ich tutaj samopas, no bo kurwa mordują mi ludzi, nie? Jedziemy. Ojoj! Ależ mi zajebiście te prowokacje idą, jestem szczęśliwy. Ten załatwiony i kto jeszcze? Cholera jasna, prawie to spieprzyłem, zasłoniło mi trochę go. Lecimy, koledzy, chociaż wait a minute. Cholera. O kurwa, nie to. To chciałem. Bomba! Ty, dwóch nie żyje. Okej. Okay. Najgorsze jest niestety w tej grze wybieranie tych wszystkich gadżetów i zmiana ich tak w locie. Tutaj muszę najpierw wybrać nie krótki łuk, nie długi łuk, tylko miotane i jeszcze z miotanych się zmienić na bombę prochową. Nie widzicie, jak profesjonalnie załatwieni. Jak ja już dawno życia sobie nie odzyskiwałem. Podejrzane, nie? Podejrzane. Prowokacja pięknie wykonana, jestem zadowolony. Dobra, Kage, wybacz ten przestój, możemy już jechać dalej. Zobaczyć, co tam się znajduje. I to nawet w ubraniu wędrowca, a w ogóle nic więcej mi nie jest potrzebne, jak ubranie wędrowca. A wygląda bardzo stylowo, więc mnie to tam cieszy.
Dobra, oni to tam sobie chyba tylko patrolowali, tak mi się wydaje. Tutaj kolejne Mongoły. Weź mnie, kurwa, zostaw w spokoju, typie. Już mnie tutaj teraz goni, co? Super. Nie dam rady go teraz sprowokować, co? A dam radę go ustrzelić, kurwa, z łuku? Boom! Zdecydowanie dam radę. Ciężka strzała działa cuda. Zapasy poproszę. Gdzie jest to miejsce, do którego ja zmierzam? No właśnie tutaj wzdłuż tej dróżki, obok której stoję, więc podejdźmy sobie tak na szybko. Utracony posterunek 60 metrów ode mnie. To mógł być jakiś tam strażnik tego posterunku. Chociaż chyba trochę za daleko się od niego trzymał, żeby był strażnikiem. Tam jest wejście. Ale może ja dam radę jakoś sneaky fuckersko tutaj dołem. O kurwa, ile ich tam jest? Widzicie to? W cholerę! Nie no, tędy tam nie wskoczę. Chociaż nie, przepraszam, tutaj po skałach dam radę się wbić. Okej. Okay. Sprzęt, poproszę mój strój Ronina. To jest mój strój do penetracji. Penetracji oczywiście wrogich lokacji. Znajdź, obserwuj dowódcę. Za pomocą bomby prochowej zadać obrażenia. Spoko, postaram się. Mam nadzieję, że gra mnie nie wychuje i nikt mnie teraz tutaj nie zobaczy. Dobra. Skradaj się, Yin. Chodźmy na dach. Obczajmy sobie sytuację. Gdzie jest ten cały dowódca szefu, żebym go mógł poobserwować? Czy oni się tutaj napierdalają między sobą? Ktoś z kimś? Tak, tutaj jakaś walka ma miejsce. A gdzie jest szef, żebym go mógł obserwować? Chyba tam, tak mi się wydaje. Nikt mnie nie widzi w tej chwili. Nie wiem, kto się tutaj z kim bije. Chyba jacyś po prostu jakieś rzezimieszki się napierdalają z takimi regularnymi po prostu żołnierzami. Ty, no to dobra, to ja myślę, że dobrym... Nie, mam strzały, kurwa, mam tylko wybuchową. Olera, no dobra, trudno się mówi. Już się pozałatwialiście? Już jest spokój? Nie, przepraszam, ktoś tu jakieś posiłki wzywa? O chuj chodzi, ja chciałbym sobie tego przywódcę poobserwować. Tylko, że oni się tu biją cały czas. Biją się, nie biją, pozdychali, nie pozdychali, nie wiem co się tutaj dzieje. Tak, chyba świętuje, bije sobie rękoma w klatkę piersiową. Czy tam jest Kage? Czy on sobie tak planuje wmaszerować do obozu przeciwników? Halo, koniu. Nie przeginaj. Dobra, krótki łuk w takim razie. Albo ta bomba prochowa. Wydaje mi się, że jakbym tam rzucił tą bombą prochową, to mógłby już paść ten cały ich szef. Ale nie będę tego na razie robił. Dobra, kogo my tutaj mamy? Tutaj jeden idzie, ale się tam zatrzymał. Nie mam się tam za bardzo jak schować. Mogę przez właz na dachu zejść niżej. A gdzie jest szefuncio? Bo ja jego bym chciał poobserwować. On sobie tam trenuje. Cholera jasna, no. Zawsze trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie ten szefu sobie trenuje i tam go poobserwować, ale nie będzie to aż takie proste. Dobra, muszę tam trochę podejść. Jak już mówiłem, ja bardzo chętnie sobie dokonam tej całej obserwacji, tego za to mogę załatwić profesjonalnie. Nikt tego chyba nie zobaczy, wydaje mi się, że w budynku tutaj nikogo nie było. Jego ciała też nie powinni chyba znaleźć. Chodźmy dalej dookoła. Wejdziemy na tą wieżę, na której jest pan łucznik, załatwimy go skrytobójstwem, jeżeli on tylko się nie będzie tutaj paczał, ale chyba powinno się udać. Tamci, mam nadzieję, mnie nie zauważą, więc do góry. Kurwa! Dobra. Chyba nie wzniecił alarmu i nikt nie widział, że tutaj kolega umiera. Ja bym się tutaj jak najszybciej przeniósł w to miejsce, zanim ktoś wejdzie tam do góry i rozkmini, co się dzieje. Nie, 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 nie. Kurwa, i wyjął na alarm, no. To się chyba nie uda w takim razie. Ta, szefuncie już tutaj jest podekscytowany całą sytuacją. Zajebiście. To się nie udało. I się chyba nie uda go postrzelić. Coś tak się obawiam. Kurwa! Wszędzie przeciwnicy! Tamtego nie pozwoliło mi postrzelić. Szukają mnie, co? Oczywiście, że mnie szukają. Do środka. No nie wyszło mi obserwowanie. Trudna sytuacja tutaj była, muszę przyznać. Dobra, miotane, nie, cyk. Dobra, postawa do walki starczą. Ja chciałbym ich tutaj tą bombą prochową właśnie jebnąć. Cyk, okej, okay, nie jest źle. Dwóch, jeszcze jednego muszę bombą prochową jebnąć i będzie okej. Czy ten w ogóle przywódca? No walczy, walczy przywódca. Nie ma się co dziwić w sumie. Po to tutaj kurwa jest. Cyk! Bum! Przywódca jebnięty. Okej, a ty umierasz. Ało! Jak mnie podciął, typek! Dobra, zwykła postawa będzie najlepsza na ciebie. Albo... Łuk! Dobra, nie mam długiej strzały niestety.
Dlatego mogę tylko mojej standardowej postawy użyć. Ty, słyszałem jakiegoś łucznika. O właśnie. Ty nie będziesz mnie tu wkurwiał. Proszę, cios z góry. Dobra, jesteśmy sami, panie przywódco? Jeżeli tak, to możemy zacząć się bawić. Mam coś miotanego, fajnego na ciebie? Chyba nie. Bum, bum, bum. O, wow, nie żyje. To faktycznie, cholera, gdybym tylko go zaobserwował. Kurwa, no nie wiedziałem jak tu wejść, dobrze, nieważne. A gdybym tylko go zaobserwował, to już bym miał kolejną postawę, ale nie ma to aż takiego znaczenia, szczerze mówiąc. Podniesiono poziom legendy, no dobra. Nie do końca to wyszło tak jak planowałem, chociaż mam wrażenie, że plan wcale nie był taki zły, ale mówi się trudno. Niestety tego łucznika u góry nie dało mi się tak bardzo po cichu zabić, jakbym chciał. Może gdyby była noc, to by mnie mniej zauważał. Bo tylko i wyłącznie dlatego, tutaj ta trawa pampasowa, tutaj mógłbym się przecisnąć, gdybym wyszedł na zewnątrz, cholera jasna. Jeszcze mógłbym w ogóle wejść tutaj z drugiej strony, inne kamienie były, a pieprzone. I tutaj z tej trawy bym normalnie go sobie obserwował. Dobra, muszę to na przyszłość zapamiętać, że tak samo jak poprzednim razem, kiedy zabrałem się za obserwację przywódcy, to prawdopodobnie jest sposób, żeby ukryć się w trawie pampasowej zaraz obok typa. A niekoniecznie w jakiś taki niesamowicie skomplikowany sposób przechodzić cały obóz, żeby tylko się znaleźć w jego pobliżu. Ja tutaj tylko posłucham tego, o czym wy mi zawsze mówicie, czyli przeszukam tą lokację, bo do tej pory tego nie robiłem aż tak dokładnie, jak powinienem. A największy, jak już powiedzieliście, drop jest wewnątrz budynków w tych lokacjach. Zapasów wydałem w cholerę. Kurwa, dosłownie. Podchodzę, dowiaduję się od gry, że mam upgrade do wykupienia. Myślę, zajebiście. Mam 309 sztuk zapasów, upgrade kosztuje 300. I takim sposobem jestem totalnie biedny po jednym małym upgrade'zie łuku. Już tam wiecie, bambusa mam w pizdu. W ogóle go tak dużo nie zużyłem, ale zapasy to jest uniwersalny składnik, który jest potrzebny do wszystkich upgrade'ów. I to strasznie boli wykorzystywanie go, bo schodzi go dużo. Ale nie jest aż tak źle. W ogóle nawet tutaj po wykryciu większego problemu ci przeciwnicy dla mnie nie stanowili. Dobra, moi drodzy, to miejsce w ogóle uwolnione. Tutaj się w tej chwili ładnie odsłoni mapka dookoła. Nie wiem czym jest to, nie wiem czym jest to, ale to sobie obczaję w wolnej chwili albo na jakimś innym odcinku będziemy obok przejeżdżać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić lajka. Ja uciekam, trzymajcie się, bye bye.